Historia autentyczna w Stanach Zjednoczonych się wydarzyła. Było nabożeństwo ślubne, ślub się odbywał w kościele, na ślubie grał pewien lider uwielbienia, grał solo na fortepianie, śpiewał, uwielbiał Boga w czasie tej ceremonii zaślubin. No i robił co najlepsze, jakby chciał, żeby to było naprawdę wyjątkowe. Ślub się udał, młodzi się pobrali, wszyscy byli szczęśliwi. I po ceremonii do tego prowadzącego to uwielbienie podchodzi jedna osoba z sali i mówi: bracie, niesamowite uwielbienie, Bóg mnie bardzo dotykał, naprawdę czułem, że On jest przy mnie, to było coś niesamowitego. Na to ten lider uwielbienia odpowiada: to tylko Bóg, to wszystko Bóg. W odpowiedzi usłyszał: nie no, aż tak dobre to nie było. Po co mówię tą historię? Bo w tym jest pewien morał. Morał przynajmniej jeden, który chciałbym, żebyśmy zapamiętali przez całe to kazanie. Że jest część, którą robi Bóg i która należy do Boga, ale we wszystkim, co Bóg ma dla nas przygotowane, zawsze jest chociaż odrobina naszego zaangażowania, naszego serca, może jakiś krok, który mamy do wykonania. Nawet jeżeli to nie jest coś bezpośredniego, to może być to po prostu wiara, którą masz w sercu, nadzieja, którą nosisz, uśmiech, na który się decydujesz, mimo okoliczności, które są trudne. Więc zapamiętajcie to, że zawsze jest część, która jest po naszej stronie i będziemy szli dalej przez to kazanie i wracajcie co jakiś czas myślą do tego. Kiedy przygotowywałem to słowo, już w zeszłym roku gdzieś Bóg włożył temat w moje serce, ale temat dla mnie trudny, w sensie ciężko mi było to wszystko poskładać, więc on się trochę kształtował w sercu moim. Ale w pewnym momencie Bóg mi dał taki obraz, który wierzę jest dla nas tutaj zebranych. Widziałem taki bardzo ładny pociąg, lokomotywę dokładnie, gdzieś tam wykończoną tak złoceniami, naprawdę potężny pociąg, który stał w takim hangarze. I miałem takie poczucie: Boże, dlaczego ten pociąg stoi? Po co? Przecież on powinien jechać. O co tu chodzi? I to, co wiem, jakby co wierzę, że Bóg mi powiedział, to Bóg mi pokazał, że tym pociągiem jest każdy, kto nawrócił się do mnie. Każde moje dziecko to jest ten pociąg. I gdyby tylko te pociągi jechały, to nie byłoby siły, żeby je zatrzymać, ponieważ są tak potężnymi i tak silnymi lokomotywami. Problem jest w tym tylko, że większość z nich stoi dalej w hangarze. I pytałem Boga: Boże, a dlaczego ten pociąg stoi w tym hangarze? Przecież to nie jest jego przeznaczenie. I wtedy to, co w tej takiej, powiedzmy, wizji, czy jak to nazwać, zauważyłem, to, że problemem jest to, że nie ma torów. Że tory dopiero są kładzione. I wierzę, że to słowo, które dzisiaj będzie do nas, to jest jednym z takich małych torów, które chciałbym, żeby zapadło w nasze serce. Ale co więcej, jestem pewny, że dokładnie to samo Bóg powiedział już kilka miesięcy temu naszym pastorom. Wskutek czego powstały nabożeństwa środowe, gdzie studiujemy jako Kościół Boże Słowo i idziemy dalej, głębiej, często i częściej niż na nabożeństwach niedzielnych. Więc chciałbym was zachęcić, żeby wziąć też tą okazję i naprawdę z otwartym sercem i z gotowością przychodzić na środowe nabożeństwa i z tak bez żadnych uprzedzeń po prostu badać swoje serce i spróbować iść za tym, w czym będziemy prowadzeni przez naszych pastorów tutaj. Ale wracając do tego kazania. Zanim główna rzecz, to jeszcze jedna. Bo tak naprawdę Bóg dwie rzeczy mi pokazał i jedną to może tylko krótko wspomnę. Może kiedy słyszysz, że o sobie, jako o tej lokomotywie, która gdy tylko ruszy, to nic cię nie będzie w stanie zatrzymać, to mówisz: chyba nie ja. Na pewno nie ja. Nie dam rady. Nie jest to w moich siłach. Nie jestem w stanie tego uczynić. Gdybyś takie coś powiedział pewnie ludziom, którzy są za budynkiem tego kościoła, to najprawdopodobniej by ci powiedzieli, że musisz popracować nad pewnością siebie, że brak ci pewności siebie. Ale chcę ci powiedzieć, że pewność siebie to jest nic. To jest taki pikuś. Pewność siebie to jest coś, na co może liczyć, na co najwyżej może liczyć osoba, która nie zna Boga. Dlatego, że Bóg nigdy nas nie powołał do tego, aby być pewnym siebie.
Bóg nigdy nie powołał nas do tego, aby być pewnym siebie, dlatego że czym jest pewność siebie, jak nie stawianiem siebie w centrum swojego życia i w centrum wszystkiego, co się dookoła dzieje. Niezależnie od tego, czy myślisz bardziej w ten taki, powiedzmy, krytykowany przez świat sposób, że się nie nadaje, że nie dam rady, że jestem za słaby, czy myślisz o sobie, jestem w stanie to wykonać, na pewno dam radę, nic mnie nie pokona, jestem najlepszy, dalej stawiasz siebie w centrum. Dla twoich dzieci Bóg nie przygotował to, aby być pewnym siebie, ale być pewnym Niego. Chrześcijanie nie mają być pewni siebie, mają być pewni Boga. I wtedy, kiedy na tym opierasz swoje kroki, swój ruch, kierunek, w którym podążasz, to wtedy możesz być tą lokomotywą, którą nic nie zatrzyma. Tylko wtedy. Pewność siebie to jesteś ty, a jaki jest Bóg? Powiedzcie mi, czy pewność siebie pomogłaby Dawidowi wyjść naprzeciw Goliata i walczyć z 3-metrowym żołnierzem, wojownikiem przy pomocy procy, bo nic innego nie umiał? Czy pewność siebie by pozwoliła Mojżeszowi, który nie potrafił sklecić zdania w stabilny sposób, stanąć przed Faraonem i nakazywać mu, żeby wypuścił naród z Egiptu? Czy pewność siebie pozwoliłaby apostołom stać po zmartwychwstaniu Jezusa, stanąć w świątyni i mimo tego, że wszyscy grozili im śmiercią albo więzieniem, zakazywali głosić w imię Jezusa, oni stali i głosili Ewangelię publicznie w świątyni, gdzie każdy mógł to widzieć? Pewność siebie nie jest dla chrześcijan. Dla nas jest pewność Boga. Dla nas jest to, aby być pewnym Niego w każdej sytuacji. I tak jak mówiłem, to nie jest temat tego kazania, ale to jest jedna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy naprawdę zapamiętali też. Że nasze życie ukryte jest w Bogu i to o Niego ono jest oparte. Okej. A wracając już do kazania. To postawmy sobie pytanie, dokąd ten pociąg w ogóle ma jechać, skoro on ma jechać? I myślę, że najprostszą odpowiedzią, którą znajdziemy, jest zapisana w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, 20-21 werset. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. To, do czego Bóg cię powołuje, to, do czego Bóg cię wzywa, to, żebyś stał się Jezusem tutaj na ziemi. Jezusem dla twojego otoczenia. Abyśmy, tak jak tu czytamy, w miejsce Jezusa głosili poselstwo. Jakbyśmy zobaczyli w oryginale, w miejsce Chrystusa stali się ambasadorami. Żebyśmy w miejsce Chrystusa robili to, co On robił. Nieśli nadzieję, nieśli zachętę, nieśli uwolnienie, nieśli uzdrowienie tam, gdzie trzeba. Nadawali znaczenie temu, co może w świecie, w oczach tego świata znaczenia nie ma. Podnosili tych, którzy już leżą dawno na twarzą do ziemi i nie są w stanie się podnieść. Do tego wszystkiego Bóg nas wezwał i nawet ośmielił się powiedzieć nam, róbcie dokładnie to samo, co ja. Róbcie dokładnie to samo, co ja robiłem, kiedy tutaj chodziłem na ziemi. A przede wszystkim przez to pokazujcie na tego, na mnie, który jestem w stanie rozwiązać każdy problem, który jestem w stanie nawodnić każdą, nawet najbardziej wysuszoną pustynię i wzbudzić z martwych wszystko, co umarło. Czy to jest nadzieja, czy to jest jakaś radość, czy to jest pokój, czy to jest uśmiech, to wszystko Bóg ma móc wzbudzić z martwych w życiu każdego człowieka. I do tego właśnie Bóg nas powołał. To jest ten kierunek, do którego, jakby, którym mamy podążać. Każdy w jakimś tam swoim zakresie, czy to będzie w pracy, czy to będzie w służbie, w kościele, gdziekolwiek Bóg cię postawi. Ale to jest coś, do czego Bóg zachęca, co Bóg nam oferuje i o co nas prosi, byśmy w miejsce Chrystusa głosili nadzieję i życie, które jest w Nim, temu całemu światu. No i łatwo się mówi. Łatwo się mówi, ale może zastanawiasz się, jak to zrobić. Od czego zacząć? I popatrzmy też, jeżeli dotyczy to Jezusa i od Niego mamy czerpać przykład, popatrzmy trochę na Jego życie. Nie tak dawno
obchodziliśmy święta Bożego Narodzenia. Wspominaliśmy cały czas te pierwsze miesiące, pierwsze dni życia Jezusa. I kiedy był ten czas, to taka myśl mi przyszła jakby do serca, która pokazała mi, że Jezus tak naprawdę nie miał łatwego startu w powołanie, które było przed Nim. Popatrzcie na Jego rodzinę. Nie była w żaden sposób zamożna, więc nie byli w stanie Mu, że tak powiem, utorować drogi pieniędzmi. Nie byli specjalnie wykształceni. Gdyby Jezus urodził się w domu faryzeuszy, przynajmniej by zakon dobrze mógł poznać od swoich rodziców, więc byłoby mu łatwiej potem tego nauczać, kiedy byłby dorosły. Nawet logiczne. Pierwsze lata swojego życia spędził w Egipcie na emigracji. Też nie najłatwiejsza sytuacja. Miał tutaj tatę na ziemi, ale to nie był do końca jego tato, więc też niezbyt łatwa sytuacja. Tak jak popatrzeć na rodzinę Jezusa i na dziedzictwo rodziców, które oni mu zostawili, to nie jest zbyt pokaźne w kontekście powołania, które miał on potem wykonać. Niczego, co mogłoby tak po ludzku patrząc utorować mu drogę do tego, aby wypełnić to powołanie, on nie miał. Może ty jesteś właśnie w takim miejscu. Może tego właśnie doświadczyłeś. To popatrz na Jezusa i zobacz, że On doskonale wypełnił powołanie, które było przed Nim. Mimo tego, że z pokolenia poprzedniego tak naprawdę po ludzku patrząc za dużo takiego dziedzictwa i błogosławieństwa nie otrzymał. Więc jakim cudem w ogóle mu się to udało? Zastanówmy się, jakim cudem Jezus w ogóle dokończył tego biegu, który był, skutecznie dokończył biegu, który był przed Nim. Bo trochę was skłamałem, mówiąc, że żadnego dziedzictwa rodzice jego nie zostawili. Na te fragmenty, które mamy napisane o Józefie i o Marii, jesteśmy w stanie wyczytać jedną rzecz, którą na pewno każdy z nas jako rodzic, każdy z nas jako człowiek może przekazać dalej. Może być błogosławieństwem dla kolejnych pokoleń czy kolejnych osób. Pamiętacie, jak anioł przyszedł do Marii i zwiastował jej to, że urodzi się Mesjasz? Maria wtedy powiedziała, ale jak, przecież nie mam męża. I wtedy anioł opowiedział jej, jak to się stanie, że to będzie wszystko z Ducha Świętego. I mimo, że to ona wiedziała, że to będzie ją dużo kosztowało i że zostanie z tego powodu odrzucona przez ludzi dookoła i nie będzie to dobrze wyglądało w oczach świata, powiedziała tak, niech mi się stanie według Twojego słowa. Potem, kiedy Józef się o tym dowiedział i chciał też jakby z miłości do Marii, bo był z nią zaręczony, odejść po cichu, odprawić ją, żeby nie było większego skandalu. W śnie przychodzi do niego Bóg i mówi, nie zostawiaj swojej małżonki, ale pobierz się z nią. Co zrobił Józef? Mimo, że to było na przekór jego planom, może trochę niewygodne, może trochę dziwne, słucha tego głosu i zostaje mężem Marii. Dalej, kiedy już po narodzeniach Jezusa Herod zaczął zabijać niemowlęta w Betlejem i okolicy, znowu do Józefa przychodzi Bóg i mówi, uciekaj do Egiptu. Szalony pomysł. Uciekać do Egiptu z małym dzieckiem, bez niczego praktycznie, ale Józef jest posłuszny. Te historie pokazują mi, że dziedzictwo, które Józef i Maria zostawili Jezusowi, którego mogli go nauczyć trochę, to jest to, żeby być posłusznym Bogu, niezależnie od tego, czy to rozumiesz, czy nie. Niezależnie od tego, czy to będzie wygodne, czy nie. Niezależnie od tego, czy widzisz z tego jakąś korzyść dla ciebie, czy nie. I to jest rzecz, którą każdy z nas może przekazać dalej. Żyjąc w ten sposób, możemy tego nauczyć nasze otoczenie, albo pokazać i zachęcić ich, żeby żyli w ten sam sposób. Na pewno nasze dzieci to zauważą i będzie im dużo łatwiej podążać w ten sposób za Bogiem. To może zrobić każdy z nas, jeżeli tylko przylgniemy do Niego całym sercem. Ale dalej to nie wydaje mi się, żeby to był klucz, dlaczego Jezusowi się udało. Idziemy dalej. Bo jak czytamy Ewangelię, to myślę, że są dwie, Nowy Testament, są dwie kluczowe rzeczy. Dlaczego Jezus, mimo tego, że naprawdę ta droga nie była łatwa, dokończył ją i był zwycięski w czasie tej drogi. Pierwszą z tych rzeczy,
jest to, że czytamy o nim, że on nigdy nie czynił, że on czynił tylko to, co widział, że ojciec czyni. Nie robił rzeczy z własnej woli, ale czynił to, co ojciec czyni. A druga, która jest może bardziej znana. Jest napisane o Jezusie, że był we wszystkim do nas podobny. We wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Te dwie rzeczy według mnie sprawiły, że niezależnie od tego, jakim, że tak powiem, jakie dziedzictwo dostał od swoich rodziców, co się wydarzyło w jego życiu, Jezus dobiegł do końca tego powołania, które ojciec miał dla niego i wypełnił je. I może się właśnie zastanawiasz teraz, no to świetnie, to jestem bez szans. Bo nawet jak ja sobie o tym myślę, to się wydaje takie niewyobrażalne. Jak można żyć w taki sposób, żeby robić dokładnie to, co widzisz, że ojciec czyni? Albo jeszcze inna rzecz, która czasami się nam w głowie nie mieści, jak można żyć bez grzechu? Przecież to było jest tylko dla Jezusa zarezerwowane. To jest niewyobrażalne. Ale mam dla Ciebie dobrą nowinę. Dokładnie za te dwie rzeczy Jezus umarł na krzyżu i oddał swoje życie. Dokładnie za te dwie. Czytamy, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, to zasłona świątyni, która oddzielała obecność i chwałę Bożą, dostęp do Boga, rozdarła się na pół. I co wtedy się stało? Dla każdego, kto wchodził do świątyni, stawał tylko na progu tej świątyni, wystarczyło, żeby popatrzył na wprost siebie, już nie widział jakiejś kotary, jakiegoś grubego płótna, które nie pozwalało przejść dalej, ale widział wprost obecność Bożą, więc wystarczyło się dobrze rozpędzić i już wiedziałeś, gdzie biegniesz, mogłeś wbiec przed oblicze świętego Boga. Dokładnie to Jezus zrobił dla nas, oddając swoje życie na krzyżu. Kiedy przychodzimy do Niego, nawracamy się, pokutujemy z naszych grzechów, to jest dokładnie to, co się dzieje. Stajemy się dziećmi Bożymi. Ta zasłona dla nas w naszym osobistym życiu się rozrywa i już widzisz Boga po prostu od momentu, kiedy zdecydujesz się podnieść wzrok i spojrzeć na Niego, masz prawo biec prosto do Jego obecności, prosto do swojego Ojca. To Jezus załatwił dla nas, dla każdego, kto chce do Niego przyjść. A co z bezgrzesznością? Dokładnie to samo wydarzyło się na krzyżu. Jest napisane, że Bóg oddzielił nasze grzechy tak jak wschód od zachodu. To jest naprawdę daleko. Ciężko sobie to nawet wyobrazić, żeby te dwie rzeczywistości mogły się spotkać. I za każdym razem, kiedy przychodzisz do Boga, wyznajesz swoje grzechy, Ojciec mówi, wybaczam Ci i zaczynasz jako bezgrzeszny człowiek na nowo. Za każdym razem, kiedy zdarzy Ci się upaść, przychodzisz do Boga, pokutujesz ze swoich win. On mówi, przebaczam Ci i zaczynasz z miejsca usprawiedliwionego, oczyszczonego przez krew Jezusa Chrystusa. Dokładnie te dwie rzeczy, których wydawałoby nam się, nam brakuje i które są dla nas nieosiągalne, kupił dla nas Jezus na krzyżu i sprawił, że są dostępne. Dostęp do Boga Ojca i wolność od grzechu. Więc wszystko zaczyna się od momentu, kiedy zdecydujemy się poddać swoje życie Bogu. Pamiętacie tę anegdotę? Jest krok, który musimy wykonać. Zaczyna się od momentu, kiedy pokutujesz ze swoich win i nawracasz się. A potem kolejne kroki, które najprawdopodobniej cię spotkają w twoim życiu, to jest to, że kiedy ci się zdarzy upaść, będziesz znowu musiał stanąć przed Bogiem i pokutować ze swoich przewinień i z tego, co zrobiłeś głupio, źle, grzesznie. No ale może się zastanawiasz, okej, to wszystko robię, ale jakoś nie widzę tego efektów. I wydaje mi się, że to jest szerszy temat może, ale jedna rzecz, na którą Bóg mi zwrócił uwagę, o której chciałbym teraz powiedzieć. Bo diabeł zrobi wszystko, żebyś nie żył w tej świadomości wolności od grzechu. Żebyś nie żył w tej świadomości swobodnego dostępu do Boga. Dlatego, że kiedy uda mu się to wytrącić z twojej ręki, nawet jeżeli to jest twoje, ale ty o tym zapomnisz, nie będziesz z tego korzystał, to sprawi, że będziesz bezowocny w swoim życiu. To sprawi, że ten pociąg tak naprawdę będzie stał, nawet jak już te tory będą położone, będzie stał i będzie się bał wyruszyć dalej, albo będzie się wstydził wyruszyć dalej. I narzędziem, które diabeł
często używa do tego i na które Bóg mi zwrócił uwagę, żeby o tym mówić dzisiaj, to tym narzędziem jest poczucie winy. To tym, co często nas zatrzymuje w tych dwóch rzeczach, jest poczucie winy. I ono tak naprawdę jest bardzo potężnym narzędziem. Bo zaczyna się czasami może naprawdę w drobny sposób. Ale jeżeli tego się nie załatwi w swoim życiu, to potem pojawia się wstyd. A kiedy pojawi się wstyd, to pojawia się niechęć do osoby, która przypomina ci to poczucie winy. Zaczyna się często izolacja. Kiedy zawinisz przeciwko komuś, zrobisz coś źle, popatrzcie na swoje życie, to pierwszy twój odruch jest taki, że jak już sobie uświadomisz, że źle zrobiłeś i jest ci wstyd z tego powodu, to nie jest to takie łatwe i przyjemne. To nie jest chęć naszego serca, żeby stanąć przed tą osobą i znowu z nią się spotkać twarzą w twarz. A co dopiero, jeżeli my jako chrześcijanie czujemy to poczucie winy w stosunku do Boga, bo zgrzeszyliśmy. Czy czujemy wstyd z powodu tego, co źle zrobiliśmy, albo co zrobiliśmy jakby przeciwko osobie, którą kochamy. Też się za bardzo nie chce się do Boga wracać. Też nasze serce raczej chętnie to by się schowało, zakopało i nie wracało do tematu. Potem już tylko diabeł ma jeszcze jeden kroczek, wrzuca oskarżenie i może tak cię maltretować przez wiele, wiele lat, dopóki sprawy nie załatwi się. Pamiętacie w Biblii takich dwóch bohaterów? Dwóch apostołów. Jeden miał na imię Judasz, drugi Piotr. Oboje doświadczyli tego, co to jest poczucie winy. O Judaszu czytamy, że w momencie, kiedy zdradził Jezusa, kiedy już wydał go faryzeuszom, wydał go potem Rzymianom, czytamy, że w pewnym momencie zauważył, że Jezus zaraz umrze, że wyrok już praktycznie na niego został wydany. Kiedy sobie to uświadomił, z poczucia winy poszedł i powiesił się. Drugi bohater, Piotr, przyjaciel Jezusa, jakby czytać Ewangelię, można pomyśleć, że ulubieniec, w momencie, kiedy miał okazję przyznać się do swojej miłości, do swojego zaufania do Jezusa, trzy razy się go zaparł. I czytamy dalej, że znowu, jak Jezus na niego spojrzał, kiedy ich oczy się spotkały, Piotr wybiega, ucieka z tamtego miejsca i czytamy, że gorzko zapłakał. Jeden odebrał sobie życie i był koniec. Drugi stał się filarem Kościoła, i znamy go z późniejszych listów, dziejów apostolskich, z tego, jak dba o Kościół i dba o to, aby Ewangelia roznosiła się po całym świecie. Więc jaka była tutaj różnica? Co spowodowało, że jeden sobie poradził, a drugi nie poradził sobie we właściwy sposób z tym poczuciem winy? Zobaczmy, jak Biblia o tym mówi. Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian, 7 rozdział, 10 werset. Jest napisane tak, znany fragment. Gdyż smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje. Ono prowadzi do zbawienia, natomiast smutek wzbudzony przez świat prowadzi do śmierci. To jest o poczuciu winy ten fragment. Tu jest biblijne spojrzenie na to, czym poczucie winy jest. Bo jak sobie z nim radzić też. Bo poczucie winy jest to naprawdę bardzo paskudne uczucie i wszyscy z nas najchętniej by się go pozbyli. I tak naprawdę w świecie każdy gdzieś próbuje radzić sobie na pewien sposób z tym. My jako chrześcijanie zazwyczaj mamy tendencję do rozgrzebywania tego poczucia winy, życia w nim dużo dłużej niż trzeba. Ten fragment mówi o tym, że poczucie winy jest od Boga. Ten fragment mówi o tym, że jest poczucie winy, które pochodzi od Boga i ono ma za zadanie doprowadzić cię do pamiętania. Poczucie grzechu jest od Boga po to, abyś tak znienawidził to uczucie i tak znienawidził grzech, że będziesz wiał od niego tak szybko, jak tylko się da i przykleisz się do Boga tak mocno, żeby On dał ci wolność od tego grzechu.
I na tym momencie, kiedy ty decydujesz się pokutować i odwrócić od grzechu, rola poczucia winy powinna się skończyć. Zadanie poczucia winy zostało wykonane i najlepiej do tego nie wracać. Najlepiej do tego nie wracać. My, jako chrześcijanie, mamy często, diabeł pewnie to wykorzystuje, tendencję do tego, żeby pamiętać, odgrzebywać, czuć się gorszym, niegodnym, czuć po prostu to, że nie dajesz rady. Ale pamiętaj, nie chodzi o to, żebyś ty dawał radę, żeby być pewnym siebie, ale żeby być pewnym Boga. I to jest ta pierwsza część. Jest jeszcze drugi skrajny biegun, kiedy jednym biegunem jest to, że za bardzo w to wchodzimy i po prostu rozpamiętujemy, wracamy, kiedy już dawno zostało załatwione. To drugi biegun jest to, co ostatnio miałem okazję zaobserwować wśród moich znajomych bardziej, to, co oferuje świat. Świat oferuje bagatelizowanie. Ostatnio w pracy miałem okazję rozmawiać z kolegą, który, jodze się trochę oberwie, który jest joginem, bardzo wiele lat ćwiczy jogę. I z nim tak rozmawiałem zupełnie o różnych rzeczach. O tym, że małżeństwo mu się rozpadło i takie tam różne rzeczy, trudne życiowe sprawy. Ale ze wszystkiego, kiedy z nim rozmawiałem, wydobywało się jedna taka smutna rzecz. Smutna dlatego, że jak się okazuje, tak w jodze to funkcjonuje i on tym bardzo mocno nasiąknął, to, że prawdą jesteś ty sam. Że wszystko, co zaburza twoją równowagę duchową i twój spokój wewnętrzny, jest złe i możesz to sobie po prostu odrzucić. Jest złe i możesz to sobie po prostu odrzucić. I on tak funkcjonuje. On tak po prostu żyje. Że jeżeli czuje się niekomfortowo w jakimś miejscu, idzie sobie, zmienia otoczenie, zaczyna wszystko od nowa. Ten świat zaoferuje ci bagatelizowanie, żebyś się poczuł lepiej. Miałem znowu okazję rozmawiać ze znajomym, który też miał trudny okres w życiu i to, co wybrzmiało tam i trochę depresja, historia i psychoterapię, ale to, co wybrzmiewało przez całą rozmowę w różnych aspektach z jego ust, to było to, że to wszystko nie moja wina, że to wszystko wina mojego dzieciństwa. Smutne, jakbym był rodzicem i się o tym dowiedział, bo to na pewno nie jest prawda, ale on gdzieś zaczął funkcjonować w ten sposób, że wszystko, co złego wydarzyło się w jego życiu, to nie jego wina, ale wina jego dzieciństwa, jego rodziców. Więc jeżeli to nie jest jego wina, to jak w ogóle cokolwiek zmieniać w swoim życiu? Przecież to nie moja wina. Dlatego widzimy, że mamy tendencję do życia w tych dwóch skrajnościach. Albo bagatelizowania i świat bardzo mocno, z tego co ostatnio obserwuję, zwłaszcza ciągnie w tą stronę, żeby właśnie ciebie postawić w centrum, żeby twoje samopoczucie było najważniejsze. A my jako chrześcijanie częściej w tą drugą stronę rozgrzebywać, doszukiwać się swojego niebycia idealnym, doszukiwać się swoich błędów, swoich win i skazy na swojej szacie, w którą Bóg przecież nas przyoblakł. I zamiast puszczać rzeczy, to trzymamy je tak mocno i wtedy stoimy. Okej. To co w takim razie robić z tym poczuciem winy? Dalej będziemy w liście do Koryntian, tym razem wskoczymy do drugiego rozdziału. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział. I pierwsze dwa wersety, tam jest zapisane tak. Postanowiłem sobie natomiast nie przychodzić znów do was ze smutkiem, bo jeśli ja was zasmucam, to kto mnie ma rozweselić? Liczyłem przecież na tych, których zasmuciłem. Kiedyś do mnie ten werset bardzo jakoś tak dotknął, w końcu go zrozumiałem. Z poczuciem winy jest tak, kiedy ono powstanie, pojawia się często wstyd, a potem pojawia się niechęć do jakichkolwiek kontaktów z osobą, którą się zraniło. Poczucie winy zazwyczaj powstaje z naszej winy. Zazwyczaj, bo są też sytuacje, kiedy dajemy sobie to wmówić. Kiedy na przykład małżeństwa obwiniają się
za to, że na przykład nie mogą mieć dzieci i żyją w poczuciu winy, w poczuciu gorszości. To nie jest ich wina, ale żyją w poczuciu winy. Ale zazwyczaj jednak jest to, z czym się zmagamy, to jest to, że coś złego komuś zrobimy i jesteśmy i czujemy się z tego powodu winni i to jest okej. Okay. I to jest zdrowe. I to jest normalne. Znaczy, że twoje sumienie jeszcze działa. I to, co Bóg mówi w tym fragmencie, to to, co jest czasami sprzeczne z tym, jak funkcjonujemy w Kościele protestanckim. Że tym, że pierwszą osobą, która może cię rozweselić i dać ci ulgę w tym twoim poczuciu winy, nie jest Bóg. Ale jest osoba, którą zraniłeś. Ale jest osoba, której wyrządziłeś krzywdę. I na przekór temu wstydowi, na przekór tej niechęci, którą masz do kontaktu z tą osobą, najlepsze, co możesz dla siebie, dla tej relacji, dla tej osoby pewnie zrobić, to jest po prostu pójść i przeprosić. Pójść i przeprosić. Załatwić sprawę w ten sposób. To jest najlepsze, co możesz zrobić, żeby sobie pomóc. Ja to bardzo dobrze odkryłem z moim synem. Dzieci są mistrzostki, idealne w przebaczaniu. Kiedy zareagowałem, ile razy nieadekwatnie do tego, jak się syn zachował. I mówię, Boże, przepraszam Cię, było nie tak, to powinno być. Za dużo to nie dawało. Ale poszedłem do syna, przeprosiłem go. A ten się uśmiechnął, jakby nigdy nic. Skoczył na ręce. I sprawa była załatwiona. Sprawa była załatwiona we mnie. On nie miał z tym problemu za dużego. Ale w moim sercu poczucie winy praktycznie pękło od razu. Dlatego, że na przekór tej niechęci, może jakiejś złości, jeszcze cokolwiek, zdecydowałem się pójść i przeprosić za to, co złego zrobiłem. Proste. Przynajmniej w teorii. Jest jeszcze druga strona tego medalu, bo tutaj są dwie osoby. 5-8 wersetu przeczytajmy. Jeśli natomiast ktoś sprawił smutek, to nie tylko mnie, ale po części, aby nie przesadzać wam wszystkim. Takiemu wystarczy ta kara, która została nałożona przez większość. Myślę, że teraz powinniście tej osobie wybaczyć i dodać otuchy, aby jej w jakiś sposób nie podchłonął nadmiar smutku. Dlatego proszę was, odnieście się do niej z miłością. Weźcie pod uwagę, że tak, odnieście się do niej z miłością. Tutaj chciałem skończyć. Tu jest rada dla tej drugiej strony. To, czego mojego syna nie trzeba uczyć, ale nas dorosłych trzeba. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie pobity, złamany i zrobił ci krzywdę i może nawet to boli i cię za to przeprasza, to weź go przytul, tak tłumacząc z polskiego na nasze. To weź go przytul. Okaż mu miłość. Okej, może być ciężko, może być trudno, może to nie być łatwe, ale chociaż powiedz przebaczam, wybaczam ci. Wybaczam ci. Dzieci są mistrzostki w wybaczaniu, to od razu powiem, żeby was trochę uśmiechnąć. Nie do końca rozumieją to słowo, bo kiedy mój syn na przykład podejdzie i uderzy moją córkę, to mówi wybaczam ci. Czasami mu się zdarza. Ale są bardzo łatwe i szybkie w wybaczaniu. Nauczmy się tego od nich. Kiedy ktoś przychodzi do nas po to, żeby nas przeprosić, okazujmy mu miłość. Okażmy mu miłość. Do tego nas zachęca apostoł tutaj. I to jest sposób, żeby z tym sobie poradzić. I zaproszę zespół, bo zaraz się będziemy modlić. Ale właśnie to chciałbym, żebyśmy też zapamiętali, że Bóg naprawdę powołał nas do tego, żebyśmy byli jak te takie pociągi, jak lokomotywy, które będą jechały przez życie w kierunku, który Bóg nam wyznaczył. I nic nie będzie w stanie nas zatrzymać. I to, jak cała Ewangelia jest napisana, mówi dokładnie o tym, że to jest możliwe nie dzięki twojej sile, nie dzięki twojej mocy, ale dzięki Bogu, który jest z tobą, ale dzięki Bogu, który cię do tego chce uzdolnić. Cała Ewangelia nie opiera się na nas. Nie my jesteśmy setnem Ewangelii. Nie ty jesteś setnem Ewangelii. Setnem Ewangelii jest Bóg. Jest Jego miłość do człowieka, jest Jego pragnienie tego, aby błogosławić, aby prowadzić nasze życie w miejsce, które przyniesie dobre owoce. I chciałbym, żebyśmy te dwie rzeczy z tego kazania głównie zapamiętali. Żebyśmy pamiętali o tym, że poczucie winy jest od Boga i to, co masz z Nim zrobić, to z Niego pokutować.
Jeżeli zrobiłeś coś złego Bogu, to masz pokutować przed Bogiem. Jeżeli zrobiłeś coś złego człowiekowi, pokutuj przede wszystkim przed człowiekiem. A jeżeli się już nie da, to najwyższą instancją odwoławczą jest Bóg i On może ci też przebaczyć za tego człowieka. Jeżeli ta osoba ci nie przebaczy, idź do Boga, Bóg ci przebaczy i załatwi też tę sprawę w twoim sercu. A druga rzecz to to, że żebyś nie myślał o sobie ani za mało, i żebyś nie myślał o sobie za dużo. Dlatego, że to nie ty jesteś w centrum swojego życia i nie o to chodzi, żebyś ty był centrum swojego życia, ale to Bóg ma być centrum twojego życia. Chrześcijanie nie mają być pewni siebie, ale mają być pewni Boga, który jest w nich i który uczynił tak wiele rzeczy już dla nas, kiedy oddawał swoje życie na krzyżu. Chciałbym, żebyśmy mieli teraz krótki czas modlitwy i pomodlimy się o dwie rzeczy. Pierwszą możemy na siedząco, bo może być taka bardziej osobista też. Chciałbym, żebyśmy wrócili do tego aspektu poczucia winy i grzechu. W dwóch aspektach. Może w twoim życiu jest coś, co Duch Święty ci przypomniał. Co zbagatelizowałeś, za co nigdy nawet Boga nie przeprosiłeś. Chciałbym, żebyś teraz to zrobił w czasie tej modlitwy. Jeżeli może żyjesz w oskarżaniu się i w potępianiu się za rzecz, z której pokutowałeś już 15 razy, to chcę, żebyś przeprosił za to Boga, że nie uwierzyłeś mu w jego przebaczenie i po prostu spróbował to zostawić. Druga rzecz, bo może są na sali osoby, które masz i czujesz takie, jakbym to nazwał, ogólnym poczuciem winy, ogólnym poczuciem grzechu, to chcę ci powiedzieć, że jest tylko jedna osoba, która jest w stanie uwolnić od tego poczucia winy, od tego poczucia grzechu. Tą jedyną osobą jest Bóg. I to, co musisz zrobić, to pokutować ze swoich win i zaprosić Jezusa do swojego życia. Tak jakbyś zapraszał, żeby twoja mama weszła do ciebie do pokoju. Możesz użyć podobnych słów, tylko zwróć się z tym do Boga, jeżeli nigdy tego nie robiłeś. A wtedy Bóg przyjdzie do twojego życia. On powie tobie: przebaczam. I ten ciężar grzechu, ten ciężar poczucia winy zejdzie z ciebie. Więc zaraz ja będę się modlił też z wami. Zachęcam, żebyście pochylili swoje głowy i też gdzieś w tym aspekcie modlili się. A potem będziemy się modlić o jeszcze kolejną rzecz. O, dziękuję ci, Duchu Święty, za twoją dobroć i za to, że ty jesteś przy nas. Dziękuję ci, Panie, za to, że ty jesteś szybki w wybaczaniu i że ty jesteś Bogiem, który daje wolność. Dziękuję ci za to, że ty umierałeś na krzyżu, Panie, widziałeś wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze winy i żadna ta obrzydliwość, którą mieliśmy, którą nosimy w naszym życiu, cię nie powstrzymała i zdecydowałeś się umrzeć za nas. Przelać swoją krew za każdego z nas, abyśmy mogli żyć w wolności od grzechu, w wolności od wstydu, w wolności od poczucia winy przed Tobą. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją miłość, za Twoją bezwarunkową łaskę dla nas, którą masz każdego dnia, że ona jest wciąż świeża i nowa. Wywyższam Ciebie, Panie. Wywyższam Ciebie, Panie. Wywyższam Ciebie, Jezu, za to, że Ty zawsze jesteś wierny swojemu Słowu. I kiedykolwiek przychodzimy do Ciebie z wyznaniem naszych win, to Ty je, Panie, odpuszczasz. Kiedykolwiek przychodzimy do Ciebie z wyznaniem naszych grzechów, Ty, Panie, mówisz, że nie będziesz już ich więcej wspominał, że Ty już nie będziesz już do nich nigdy więcej wracał, że Ty po prostu wymazujesz je i mówisz: idźmy dalej, zacznijmy na nowo. I tato, ja modlę się teraz o każdą osobę na tym miejscu, o każde serce, które teraz dotykasz. Duchu Święty, przyjdź ze swoją wolnością. Wołam: Duchu Święty, przyjdź ze swoim posileniem. Duchu Święty, przyjdź z odwagą do tego, aby zrobić właściwe kroki. W imieniu Jezusa niechaj przyjdzie wolność teraz od wszelkiego oskarżenia, od poczucia wstydu, od poczucia gorszości. Niechaj przyjdzie też opamiętanie od wszelkiego myślenia o sobie jako o tym, który jest niezniszczalny, który wszystko może i od którego wszystko zależy. W imieniu Jezusa dotykaj, Duchu Święty, każdego z serca. Zatykaj teraz każdego z serca. Niechaj Twoje oczyszczenie stanie się naszym udziałem. Niechaj Twoja wolność stanie się naszym udziałem.
Zapraszamy Cię, Duchu Święty. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Amen. Amen. Chciałbym, żebyśmy jeszcze jedną modlitwę wznieśli. Możecie wstać, bo teraz będzie łatwiej, może żebyście nie snęli. Wracam do tego tematu, że mamy być pewni Boga, a nie pewni siebie. Ostatnio gdzieś tutaj w naszym kościele, czy z otoczenia, gdzieś do grupy, która się tam wstawia, modli, docierało dużo trudnych wieści, trudnych wyzwań. I chciałbym, żebyśmy teraz mieli okazję do tego, aby modlić się o rzeczy niemożliwe. O rzeczy, które w Twoich oczach są już niemożliwe. O jedną rzecz najlepiej, która jest dla Ciebie najbardziej aktualna. Może jest coś w Twoim życiu, które właśnie sobie myślisz, że z tego się nigdy nie uwolnię. To będziemy się zaraz o to modlić. Może jest coś, co się wydaje nie do przeskoczenia. Będziemy się o to modlić. Może jest coś, co Cię tak dociska do ziemi od wielu, wielu miesięcy, lat. Masz już tego serdecznie dość, ale w sumie po prostu się z tym trochę nauczyłeś żyć i to zaakceptowałeś. Będziemy się o to modlić, żeby Bóg dał Ci wolność. Więc jeżeli są takie rzeczy w Twoim życiu, to zachęcam Cię, żebyś kiedy ja będę się modlił, też wołał do Boga. Jeżeli jest obok Ciebie osoba, której ufasz, którą znasz, może to jest Twoja bliska osoba, złap ją za rękę, obejmij, może modlcie się razem, uzgodnijcie wspólnie prośbę i wołajcie do Boga razem w tym temacie. Bo tam, gdzie my nie dajemy rady, tam Bóg z chęcią zacznie działać po swojemu. To może być kwestia zbawienia Twoich najbliższych. To może być kwestia uzdrowienia Twoich rodziców. To może być kwestia wolności od nałogu. To może być kwestia mądrości w wychowaniu swoich dzieci. To może być cokolwiek, co naprawdę Ci leży na sercu. Okej? Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem cudów i że jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych. Że to w Twoim imieniu jest zwycięstwo i to zwycięstwo nabyłeś dla nas na krzyżu. Panie, my w imieniu Twoim nie zgadzamy się, aby cokolwiek, co pochodzi ze świata ciemności, odbierało radość, odbierało życie Twoim dzieciom. W imieniu Jezusa my teraz związujemy wszelką moc ciemności, która próbuje okraść Twój lud, okraść Twoje dzieci z radości, ze zwycięstwa, z życia w wolności. W imieniu Jezusa ja teraz gromię wszelką chorobę, która odbiera chęć do życia, odbiera nadzieję, odbiera uśmiech z Twojej twarzy. W imieniu Jezusa niechaj to się teraz skończy. Chorobo, wypędzam Cię w imieniu Jezusa i ogłaszam, że zostałaś pokonana na krzyżu. Że Jezus, kiedy umierał na krzyżu, zapłacił cenę i nabył swoją krwią wolność od tej niemocy, od tej dolegliwości. W imieniu Jezusa niechaj wszelkie bóle, które nie pozwalają funkcjonować, odejdą. W imieniu Jezusa Chrystusa wszelka niemoc niechaj odejdzie. Niechaj to, co chore, będzie uzdrowione w imieniu Jezusa. Niechaj w imieniu Jezusa każdy żołądek będzie uzdrowiony, wszelka nadkwasota będzie uzdrowiona, Panie. Niechaj Twoje imię teraz będzie wywyższone przez cuda, które Ty czynisz. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone, Panie, przez obecność Twoją, którą Ty przynosisz. W imieniu Jezusa gromię każdą komórkę nowotworową, która mogłaby być w jakimkolwiek ciele ludzi, którzy są w tym miejscu, czy naszych bliskich. W imieniu Jezusa nowotworze zgiń teraz. W imieniu Jezusa wypędzam każdą jedną komórkę nowotworową z ciała takiej osoby i rozkazuję jej, aby zniknęła, aby odeszła precz. W imieniu Jezusa niechaj niemoc, wszelka taka bezsilność, wszelka depresja odejdzie, wszelkie takie związanie w umyśle, które nie pozwala wstać, niech zniknie w imieniu Jezusa. Teraz ogłaszam życie do tych miejsc, do życia tych osób. Niechaj przyjdzie wolność, niech przyjdzie radość w mocy Ducha Świętego. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam wolność. W imieniu Jezusa ogłaszam czas przełomu. W imieniu Jezusa nie zgadzamy się na to, aby to, co nie pochodzi od Ciebie, Panie, niszczyło owocność i niszczyło życie Twojego ludu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, ja też błogosławię naszych bliskich, którzy jeszcze Ciebie nie poznali. Błogosławię naszych rodziców, którzy może Cię nie poznali, nasze rodzeństwo, które jeszcze Ciebie nie poznało. Niechaj ich serca zaczną teraz być zmiękczane. Panie, my wołamy o nich, aby Twoje zbawienie stało się ich udziałem. Ojcze, my wołamy, aby Twoja wolność stała się ich udziałem.
My ogłaszamy Twoją wolę, a nie wolę diabła nad ich życiem. My ogłaszamy Twoje życie, a nie diabła pomysł, którym jest śmierć nad ich życiem. My ogłaszamy Twoje zwycięstwo, a nie porażkę nad ich życiem. My ogłaszamy wolność w mocy imienia Jezus, a nie zniewolenie nad ich życiem w imieniu Jezusa Chrystusa. Wywyższamy Cię, Panie, i oddajemy Ci chwałę za to, że to Ty jesteś Królem, który zasiada na tronie i że w Twoim imieniu jest zwycięstwo. Oddajemy Tobie chwałę, cześć i hołd i kłaniamy się Tobie, Jezu. Wywyższamy Ciebie, Święty. Panie, wszystko to, co okrada Twój lud z marzeń, w imieniu Jezusa niech będzie usunięte. Wszelka kontuzja, wszelki ból kolana teraz w imieniu Jezusa niechaj odejdzie precz. Ja teraz wypuszczam na wolność te osoby, które teraz zmagają się z jakimś kontuzją, z jakimś urazem. W imieniu Jezusa bądź wolny. W imieniu Jezusa bądź wolny. Oddajemy Ci cześć i chwałę, Panie. I błogosławimy Ciebie, Jezu. Błogosławimy Ciebie, Jezu. Niechaj Twoja światłość świeci w naszych domach. Niechaj Twoja obecność i Twoja wolność będzie tym, co wyróżnia Twój lud. Niechaj Twoja obecność, Panie, będzie tym, do czego będą lgnęli ci, którzy jeszcze Ciebie nie znają. W imieniu Jezusa. Amen.